Dzień dobry, witamy widzów kanału Spożywcza TV oraz portali hurtidetal.pl i agronomist.pl. Zapraszamy na program Gabinet Spożywczy, a jego gościem jest pan Edmund Borawski, prezes spółdzielni mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. Dzień dobry. Dzień dobry. A dokładnie, panie prezesie, to my jesteśmy u pana, więc to pan jest gospodarzem tego programu. Ja się nazywam Wojciech Szalong, a jest z nami pan Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and Agri Hub BNP Paribas. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie prezesie, w ubiegłym roku spółdzielnia mleczarska Mlekpol obchodziła 40-lecie istnienia. Z tych 40 lat, co pan uważa za największy sukces firmy, co pan uważa za największe wyzwanie, czy pokonanie tego wyzwania było właśnie największym sukcesem? Chwila wspomnień. Ten czas jest mi bardzo bliski, te 40 lat, ponieważ sam pracuję w tej firmie 39 lat. Nie bez powodu pytamy. Ale to się nie da zaprzeczyć, patrząc na mnie. Proszę państwa, może kilka cyfr, które by charakteryzowały zmiany, które zaistniały. Pierwsze mleko, które spółdzielnia mleczarska w Grajewie przetworzyła w 1982 roku, to było 35 milionów litrów w skali roku. Natomiast za rok ubiegły przetworzyliśmy 1 980 000 000 litrów mleka. Pomiędzy tymi dwoma cyframi jest zawarty dorobek naszych producentów mleka, członków spółdzielni. Ilość ich systematycznie zwiększała się poprzez włączanie w naszą strukturę spółdzielni, które w okresie przemian ustrojowych przeżywały problemy ekonomiczne. I w 1982 roku największy producent mleka, który sprzedawał do nas, lider, to było 70 tysięcy w skali roku. Natomiast dziś największy producent, tradycyjne gospodarstwo rodzinne, jest to 4 miliony litrów. A są też i spółki Skarbu Państwa, jak i prywatne spółki, które sprzedają nam rocznie 12 milionów litrów. Widać w tych cyfrach to pracę producentów, rolników, jak uwierzyli w to mleko, jak zwiększali, a do tego należy jeszcze dodać, zdecydowanie poprawili jakość mleka. Moment połączenia z Unią Europejską wydawało się naszym producentom te oczekiwania jakościowe nie do pokonania. Było to 100 tysięcy drobnoustrojów w mililitrze i 400 tysięcy komórek somatycznych. Dzisiaj mleko, które przychodzi do naszego zakładu, zawiera 10-20 tysięcy drobnoustrojów w mililitrze i komórek somatycznych około 250-300 tysięcy. To było to wyzwanie? Było wyzwanie, ale które no, stało się dzisiaj chlebem powszednim, bo ten temat po prostu już nie jest dyskutowany, jak to pokonać, że to są wymagania unijne, a warunki polskie. Okazało się, że postawione te wymagania naszym producentom i że zabezpieczyliśmy im opłacalność produkcji mleka, zostały pokonane i to w Unii na to pracowano dziesiątki lat, a u nas możemy powiedzieć, że to było zrealizowane w ciągu jednej dekady. Spółdzielnia wtedy też skupowała mleko, a jeszcze takim charakterystycznym przykładem może być powiat Grajewo, bo w starych czasach spółdzielnie miały obowiązek obsługiwania powiatu, nie funkcjonowało się na innym terenie. To w powiecie Grajewo skup mleka właśnie wynosił te 35 milionów w 1982 roku, a dzisiaj w tych warunkach porównywalnych wynosi 200 milionów. I to jest konkretny dorobek naszych producentów. Oni produkowali dużo mleka, my musieliśmy go przerobić. I stąd po prostu też było poszukiwanie rozwoju nowych zdolności technologicznych, nowego asortymentu produktów, z tego tytułu, że już rynek światowy był dostępny i musieliśmy starać się po prostu nadwyżki produktów, którym dysponuje Polska, sprzedawać na rynkach całego świata. I tak się dzieje dzisiaj też. I przed nami kolejne wyzwania.
Panie prezesie, dokładnie. Chciałem zapytać, wspomniał pan te 40 lat historii Mlekpolu, wspomniał pan ten burzliwy okres transformacji ustrojowej i wiemy, że on był naznaczony przynajmniej kilkoma takimi krokami milowymi, takimi istotnymi elementami, które kształtowały ten rynek. Wspomniał pan wejście do Unii, dostosowanie do tych standardów. Mieliśmy w międzyczasie kryzys rosyjski, embargo, zachwiało na chwilę rynkiem przetwórstwa mleka. Potem mieliśmy zniesienie kwot mlecznych. Przed nami kolejne wyzwanie, czyli nazwijmy to zielona rewolucja, dostosowanie się do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu, kwestie dobrostanu zwierząt, zmieniających się standardów w tym kontekście. I chciałem spytać, jak pan tutaj widzi rolę sektora przetwórstwa mleka i jak będziecie wspierać swoich producentów, o których tutaj pan tak ciepło zawsze się wypowiada. Te przemiany, o których w tej chwili rozmawiamy, o Zielonym Ładzie, od pola do stołu produktów, no są to bardzo duże wyzwania, ponieważ to będzie rzutowało w pierwszej kolejności na gospodarstwa produkujące mleko, a w następnej kolejności na przetwórców. Te oczekiwania, bo to w kontekście oczekiwań konsumentów, one są do zrealizowania tylko dla producentów, nie tylko mleka, ale i żywności. Trzeba zabezpieczyć właściwe środki, ponieważ zmniejszenie nawożenia, zastosowanie innych środków ochrony roślin i tak dalej, będzie to powodowało, że musi nastąpić zmniejszenie po prostu ilości produkowanego. Natomiast w zamian otrzymamy wyższe jakościowo produkty bardziej naturalne. Ale na te nakłady wywołuje ten spadek tej produkcji, produkcji płodów rolnych, w związku z tym potrzebne są po prostu dodatkowe pieniądze. Skąd je pozyskać? Prosto by należało powiedzieć, że powinien za lepszą jakość zapłacić konsument. Bo dzisiaj my możemy jako przetwórcy powiedzieć, że tych zwiększonych kosztów, które będą dotyczyły producenta mleka w naszym przypadku, podmioty przetwarzające nie będą w stanie pokryć. Nie będą w stanie pokryć i udźwignąć tego. Dlatego też musi być polityka państwa zmierzająca w tym kierunku, że owszem, idziemy w kierunku poprawy jakości żywności, bardziej żeby była ekologiczna, naturalna, ale za to musimy dopłacić. I formę wspomagania gospodarstw, to jest do wyboru, tylko te gospodarstwa, jestem przekonany, że są w stanie podołać tym tematom. Natomiast jeżeli nie będzie im się spinało to finansowo, to nie zrealizuje tego. I tu najważniejsza rozgrywka to jest po prostu wsparcie finansowe. Panie prezesie, teraz chciałem spytać o inny aspekt. Powszechnie mówi się, jeżeli mówimy znowu o tym, o trzech dekadach sukcesu polskiego mleczarstwa, że za sukcesem stoi też ogromny sukces eksportu polskiego mleczarstwa. Około 1/4 przychodów branży to jest eksport. Około 1/3 mleka sprzedawanego jest, skupowanego mleka jest eksportowana. Natomiast jak popatrzymy faktycznie na wartość eksportu, to widzimy, że około 2 miliardów euro to się utrzymuje ta wartość od 2017. W tym roku widzimy, że od maja ta wartość wzrosła. Widzimy, że około 4% wzrost wartości sprzedaży. Czy widzi pan z perspektywy waszej produkcji tutaj trwały taki trend? No i o których kategoriach ewentualnie tutaj pan najcieplej myśli? Polska ma podobne uwarunkowania jak Unia Europejska, że posiada nadwyżkę produkowanego mleka w stosunku do konsumpcji. Najlepszym rozwiązaniem, bo średnio statystyczny Polak konsumuje 220 litrów w całym asortymencie wszystkich wyrobów. Najlepszym rozwiązaniem by było, gdybyśmy zwiększyli tę konsumpcję do 300 litrów przynajmniej na statystyczną głowę. Nie jest to jakaś cyfra horrendalna, bo Szwedzi, Finowie konsumują prawie po 400 litrów i to by było najlepsze rozwiązanie, ale konsument ma wybór i sam decyduje, co wybiera. W związku z tym te nadwyżki mleka, w naszym przypadku jest to też około 30%, w postaci różnych wyrobów, są przedmiotem sprzedaży na rynki zewnętrzne.
I to bardzo też odległe, bo najwięcej naszych wyrobów, a szczególnie trwałych, sprzedajemy na rynkach tych, gdzie te warunki hodowlane są bardzo trudne. No i plus populacja społeczeństwa jest bardzo wysoka. Dotyczy to rynków azjatyckich, dotyczy rynków afrykańskich, chociaż bardzo bliski jest nam też rynek europejski i tutaj należy oddać pokłon naszym Polakom, którzy są za granicami, że na tamtym rynku wymuszają obecność produktów polskich. To wtedy producentom łatwiej jest się po prostu przebić ze swoimi wyrobami. Natomiast no, ja zawsze patrzę na Polskę, która ma bardzo duży potencjał w zakresie produkcji mleka, bo w roku ubiegłym zamknęliśmy cyfrę ponad 12 miliardów. W porównaniu do takiej Holandii, która zamyka cyfrę 14 miliardów litrów rocznie, to nasze realia to są około 18-20 miliardów litrów mleka, bo taki potencjał mamy warunków naturalnych, hodowlanych. W związku z tym nic by się nie stało, jakbyśmy mleczarstwem powiedzieli i określili, że jest to przemysł narodowy. Panie prezydencie, teraz nie można nie dopytać, to dlaczego my tak mało konsumujemy, jak to wspierać? No bo to, tak jak pan porównał te kraje leżące na podobnej szerokości geograficznej, no, i mamy warunki, mamy jakby no, podobną też, zakładam, no, tutaj uwarunkowania też te genetyczne, które często są. Czy to jest kwestia tylko właśnie tradycji, czy czego? Jak to wspierać, panie? Bo tradycje to tradycje, to mieliśmy wszyscy bardzo dużo w zakresie konsumpcji produktów mleczarskich. Po wojnie krowa żywicielka, kto miał krowę, ten nie cierpiał głodu. No tak, na przykład Holandia kojarzy się też z serami, prawda, od zawsze. Ale to ja mówiłem, że to w całym asortymencie wyrobów. Człowiek się chował na wsi, to śniadanie się zaczynało zacierkami, dopiero potem szło się do szkoły. Natomiast ten rozwój no, spowodował tego, że ta konsumpcja została ograniczona przez różne są przyczyny. Myślę, że dobrym takim wzorcem było mleko, szklanka mleka w szkole i to ładnie się rozwijało. Natomiast co ciekawe, że z roku na rok po prostu ilość tego mleka, która może być dostarczana, jest ograniczana. Początkowo było 5 razy dziennie w tygodniu, teraz zostało ograniczone do 3. Także pewne koncepcje i strategie powinny wypływać no, wspierane przez górę.